jest dobrodziej. No nie! Znowu lunatykował? No niewiarygodne! Znowu to samo! Gdzie jest dobrodziej? Halo! Dobrodziej? Aaa, mam cię! Zobacz, jakie znalazłem ciepłe źródła. Musisz zamoczyć po prostu swoje stópki w tym zacy... Co? Dobrodzieju, czy ty znowu robiłeś kupę do jeziorka? Nawet jeśli, to musisz skoczyć i spróbować, jaka ciepła woda. Może właśnie dlatego, ale wspaniałe, wspaniałe jeziorkę tutaj, zobacz, na tym dnie krateru. Poczekaj, zapomniałbym. O! Najlepiej. O, faktycznie, no. Faktycznie jak ciepło. Bardzo fajne, no tak. Widzisz? A no. Miałeś takie jakieś, nie wiem, zapory, żeby zamieszkać na dnie wielkiej dziury na środku bezludnej wyspy. No ja nie wiem, czy to był najlepszy pomysł ever. Też tak uważam, że to był najlepszy pomysł ever. No to tak, generalnie widzowie cały czas mi się skarżą, że mam bardzo cicho piłę. Zobaczymy, czy teraz ta piła będzie tak cicho. Trochę podgłosiłem. Dobrze, dobra. Czekaj, sprawdzimy we dwójkę. Moc piły! Dobrze, my! Dobrze. Doskonale. I co? Nadal ta piła jest za cicho? No, ja myślę, że jest za cicho. Dobrze, doskonale. No, teraz chyba jest już odpowiednio głośno, nie uważacie? Bo w ostatnich 70 odcinkach cały czas mi piszą, że za cicho piłę ustawię. No. To teraz, jak ją sobie podgłośniłem, to może będzie okej. Okay. No dobra, dobrodzieju, powiedz mi, czemu znowu gdzieś lunatykowałeś? Gdzie ty znowu lunatykujesz? A, no wiesz, znowu... tutaj już, jesteśmy już tydzień takie... w tym... Oj, to był od razu... Tydzień jesteśmy w tej dziurze, a ty ciągle gdzieś wychodzisz w nocy. No gdzie ty właśnie. Wychodzisz w nocy, jak tutaj niczego nie ma? Jak to nic nie ma? Zobacz, jaka tutaj... Hop! O, gdzie... O, zobacz, a nie, gdzie to jest? Tutaj jest, o, zobacz, jaka dziureczka! Ej, dobrodzieju, co to jest za dziura? Nie wiem. Gdzie ty znowu nas prowadzisz? Ale sprawdźmy. No, dobra. O, jaka animacja, tego nie daje, to uu. No. O, jakie spadki FPS-ów, cudownie. Uwielbiam takie rzeczy. Dobrodzieju, znowu nas zaprowadziłeś do jakiejś dziury. Będzie dobrze, mam nadzieję, że masz dużo tlenu. Nie. O. To może się wróć. Dobra, mam, chodź. Panuję nad sytuacją. Ale muszę jednak... To? Ciszałem sobie grę, bo czasami stwierdzam... Czasami mam wrażenie, że jest za cicho, a czasami za głośno. Plumka za głośno? Ej, dobrodzieju! Co ty tam? Tutaj wychodzisz, każdej nocy tutaj wychodzisz? A więc to tutaj mieszka cała ta Jessica Cross. Dokładnie tak. Jessica zaprosiła nas na kawę dzisiaj. I powiedziała... Zaprosiła. Niech stracę! Weź Bladiego. To chyba ciebie zaprosiła. Zawsze to samo. Ja nie wiem po prostu, o co chodzi, co nie? Byś raz co chodzisz ten... Zdradzasz mnie regularnie i no jak mówisz mi to prosto w twarz. Oj, tam od razu, no. Poznasz Jessicę, będziesz zadowolony. To złota kobieta jest. Ja tak się zgubiłem już trochę. Dobrze płynę? Chyba dobrze, znaczy płynę za tobą, więc będzie na ciebie. No dobrodzieju, wiesz co? Ta droga do Jessiki to jakaś taka przydługawa jest. No generalnie, ja ci cóż, powiem. No tak to jest z ludźmi, którzy mieszkają na wsi. Ciężko tam się dostać. Bywa. Damy radę. Boże, jeszcze tu taka ciemnica się zrobiła. Ej, masz materię do latarki? Chyba mam. Ja nie mam. Co ty gadasz? Już wszystko zużyłeś? Zaraz no, zaczynamy. Bo ja tak regularnie używałem. A ty już tam na dnie jesteś, kurde, ja tutaj jeszcze wypływam. Tam jesteś na dnie. No, w sensie, nie że z wody. Nie. Z wody wyszedłeś? Wyszedłeś. No pewnie. Tak, wyszedłem. O, dobra, jestem. Ej, jestem. Masz baterię do latarki? Mam, spokojnie. To dawaj mi, ja też. Na szczęście, nie tylko lunatykowałem, ale też poszedłem do sklepu i kupiłem latarki. Dobrze, że mamy tyle materię. Tych skór sarnów, bo bez tego to byłoby ciężko, co nie? No, byłoby zimno. Ja tutaj ten, o, gdzie jest moja latarka, ty? No, od razu tutaj. Lepiej, co nie? Myk. Ej, zrazem obrazek! Co my tu mamy? Ej, to obrazek Waldka! Zobacz, Waldek, jaki piękny glino na nim leży! Jaki ładny, zobacz! Ktoś, a nie, to ktoś... samolot był. Ty miałeś nie. inne, ja miałem inne. To tak? Różne obrazki były. O, ja miałem takie różowe dildo wpychane w... A nie, to ja też miałem dildo, jednak mieliśmy to samo. A, dobrze, wyglądało jakby ten. No to dobrze. Ach, ten Waldek, nasz mały artysta. No, też tak uważam. Boże, dobrodzieju, naprawdę ty znowu chcesz pływać? Byś znalazł sobie inne zajęcie. Nie no, tam chyba nic nie ma. Idziemy dalej. A to weź, ale sprawdźmy. Skocz tutaj. Ty rudy jesteś.
Dobrodzieju, czy chcesz się obrazić? Nie wiem, czy wiesz, po tak długim związku nagle zauważyłeś, jaki ma kolor włosów? Ty, ale masz taki perfidny rudy, no. Ty, co to było, słyszałeś? Ej, czy ty głodny jesteś? Dobra, wskakuj do tej wody, zobaczymy, co jest na dole, szybko. No dobra, zaraz. Ej, tu nic i nie co, ma. I co, ty znalazłeś tutaj coś? Nie, no tutaj jakieś... Niczego tu nie ma? Bo to jest nie, tu coś leży. Coś jest... podniosłem. No to a to był... był patyk tylko. A, patyk. A, to był niezbędny patyk do tego, aby iść dalej. Dobrze, teraz tak, możemy... dokładnie, to był bardzo niezbędny patyk. Dobra, to dobrodzieje, jak znajdziemy tą całą Jessica Cross, to jej przyłożymy takiego kartofla. Ej, to jakiś cel jest, bierz go! O kurde, nie zrozum mnie! Dawaj go! Kurde, nie ma! Nie ma jedzenia! Ty, jaki twardziel! Oła! Boże, mnie urąbnął! No, nie ma, dawaj! Kroj go na kotlety! Ej, tutaj coś jest w ogóle. Tu jest, co to jest? Jakieś zdjęcie? O, obrazek! Cake art. Ale tam byliśmy! No tam byliśmy! No, tam karty, żeśmy... No ja nie wiem. Poczekaj, no, ja ukroję sobie, bo musimy tu obiad w ogóle zjeść. No raczej. Nie jedliśmy. Tak na trzo, Jessica na pewno nic nie ugotowała, bo ona gotować się umie, więc... No właśnie, tym bardziej. Dobra, weź ognisko już rozpal lepiej. Dobrze. Co nie? Tutaj sobie rozpalimy. A ja znowu się pobawię taktycznie głośnością. Widzowie uwielbiają, jak się bawię na wizji głośnością. Najlepiej. Zasada bracia Kwalung mówi jasno, że głośność trzeba co najmniej 3 razy w odcinku zmieniać. Dokładnie, to jest jedna z zasad właśnie bracia Kwalung. A bracia Kwalung wiedzą co dobre. I my go rozpalamy. Dawaj mnie tutaj. Dzisiaj to tak, na początku ugotujemy tego ziomeczka. Dobrze. A oprócz tego pyszta ręka dzisiaj. Albo noga. Nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać. Ale będzie dzisiaj uczta, co nie? Doskonale. Tak, dobrodzieju, gdzieś ty mnie zaprowadził tutaj tymi zaułkami, co nie? Zobacz jak tutaj jest ładnie, no i normalnie jak w jakichś Skyrimach albo coś. No jak widzę właśnie, co nie? Ja nie wiem po prostu. Taka piękna jaskinia. Idziemy się spotkać z Jessica Cross, swoją wielką tą miłością. Zobaczymy, ja z nią pogadam, co nie? Tak, generalnie dobrze, nie ja ma z nią problemu. Już pogadam, co nie? Jessica ja to wspaniała kobieta. Co? Tak, że męża mi kradnie każdej nocy i ty natukujesz i wychodzisz sobie z namiotu, jakby nigdy nic. Koniec. Jessica z nami zamieszka, będzie pomagać nam wychowywać Waldka. Będziemy żyć jako jedna wielka rodzina. Postanowione. Dobrodzieju, nie jestem pewien, czy mogę się zgodzić na ten układ. Ja chyba bym musiał pogadać inaczej trochę z Jessiką. Ej, to jeszcze twoja noga chyba robi się, co nie? No właśnie chyba... A nie robi się, bo zapomniałem ją dodać. Dobrze. Tak właśnie, grzebię patykiem w tym popiele, nic nie mogę znaleźć. No, ja to tak wiesz, nie lubię tak jak od razu się wszystko piecze. Ja to po kolei, co nie? Dobrze. Lepszy smak wtedy jest, jak najbardziej. No dokładnie, lepszy smak. Dobrze, że obiad do nas przybiegł, bo myślałeś, że nic nie zjemy tutaj w tych podziemiach, co nie? O pustym żołądku, w takich jamach? No chyba nie. No. O, jest. Dawaj mnie tutaj pyszną nóżkę. O, no. Trochę się zachłysnął, ale idziemy dalej. Chodź, pójdziemy, zobaczymy, chodź tymi dziwnymi kolumnami pójdziemy. Dobra. Jakie fajne te... Nie no, generalnie to teren wygląda na taki bezpieczny, to maksymalnie, co nie? No, na razie to tam, tu nic nie ma ciekawego. I co, to niby ma być ta słynna jaskinia i po co ty mnie zaprowadziłeś do środka tego strumyku? Przecież tu niczego nie ma. No, to jest Jessica do... to też jest Jessica, to jest droga do Jessica nawet, bym powiedział. Czekaj, tutaj na pewno. Boże, ta Jessica to też mieszka sobie na krańcu świata, tak? Zobacz, kolejna kaseta, obejrzymy sobie. O, kaseta. Obejrzymy, czekaj, która to była? Nie wiem. Która to była? Kurde, o teraz... nie, czekaj. Megan's Arrival otwieraliśmy, bo to jak leci helikopterem. No. Lunch with Megan. Może lunch nie oglądaliśmy. Tak. To jest jak tam na tym wózku ona siedzi i tam jakiś... Lunch z Jessica. Dobra, obejrzyjmy to. Poczekaj, gdzie jest taka... Arms i Breakout, to jest to! Arms i Breakout, to jest kaseta, której jeszcze nie widzieliśmy. Dokładnie tak. Dobra, a gdzie jest taka kamera? A tu znalazłem. A tutaj, no zaraz obok. No. Dobra, gotowy? Oglądam. Oglądamy. No. A. Boże, co tam się dzieje? O nie, najgorzej. O nie! Boże! O nie, to wieloręki Krzysiu. Wieloręki Krzysiu, tylko nie najgorzej. O nie. Trochę lipa. O kurde, ale była akcja, co nie? O,
Tak trochę grubo. Zasady BHP nie były przestrzegane w tej placówce. No, z całą pewnością. Ach, ten wieloręki Krzysiu. Skąd, kurde. Jak to mogło się w ogóle zdać? Ej, a co to był za chłopiec tam na tym wózku? No to była chyba właśnie ta dziewczynka, tak. To była mała Jessica Cross, tak dokładnie. To są kasety z dzieciństwa, Jessica Cross. A, z dzieciństwa. Na pewno. Boże, ta Jessica Cross, to z jaką ty dziewczyną się w ogóle umawiasz, to nieraz się mi zdradzasz, to jeszcze wybrałeś sobie najgorszą dziewczynę na całej wyspie. Ona jest super dziewczyną, bo jedyną na wyspie. To pewnie jest to dobry dzień, ale no myślałem, że my jesteśmy razem w szczęśliwym małżeństwie żyjemy, a ty teraz mi mówisz nagle... No, że wolisz dziewczyny, ty wiesz co, ja się po tobie nie spodziewałem. Oj, tam od razu wolisz, to jest mocniejsze słowo, no po prostu jestem wielkim fanem różnorodności, więc tak raz tu, no. No, ostatnio też kupiliśmy sobie raz psa, to też raz tak było, pamiętam. Pamiętasz, jak sobie kupiliśmy psa, Azor nie wytrzymał psychicznie, zdechł. O nie, biedny Azor, o, słyszę. Ty, hej, nawet tu ładnie. Ty tak widzisz taką czerwoną poświatę? Czy tylko ja? Widzę. Tego nie pamiętam. Ej, tam jakiś galagola obiad biegnie. Trzeba go schwytać. O, zaraz go. Ej, tutaj. No, o, leci! Tu ty, zobacz, leci! Boże, ej. Ale się rzucił! Chodź tutaj, ty zleciał na dół. Ej, cymbale. Raz, dwa. Dwójka tutaj. Widzę ich tylko dwóch, co nie? No, też widzę tylko dobra, dwóch. Chodź, przywitamy ich ten, maczetą i ołowiem. Dobrze. Ej, przecież my mamy karabin maszynowy, zapomniałem o tym. Ty, no w sumie racja, no to walimy do nich. Dawaj, gdzie tu jest? Gdzie dobra, gdzie wiem, czy trafię. Myk! O kurde, ale się rzucił. A, dostał! Jeszcze raz, ładuj! Nie wiem, czy dostał. Ruszałem ale strzelę w jego, jak strzelanie do kaczek. Dostał, jest, padł chyba. Jeszcze jeden został. Dawaj, a nie, wstał chyba. O, faktycznie jeden padł. A nie, to jest trójka ich. Wow. Zatrzymaj się! Stój, bo strzelam! No kurde, no co strzelę? To kurde, to się musi bęcwa uruszyć. Gdzie mnie tu lejesz po głowie? Idź ty, ciociu. Bęk! A, trafiłem jednego! Dobrze! Trafiony, zatopiony. A, dobrze! Ale ostrzał! Chyba nie żyje. Ale ostrzał zaporowy. To mają być przeciwnicy? Ty, no co on robi? Jakiś kółka tu wokół mnie. Weź, zatrzymaj się. Ej, wracaj tu. Ej! O kurde. Co za... No co za... Kurde, no nie trafiłem, no ja jestem... Jest, dostał! Zabiłem go! Ale snajper. Dobrze. Dobra, zbieraj teraz ciało, zrobimy tu mega ognisko. Ej, tu jest jeszcze jeden, czekaj. Czaj to. Myk! Zabity na miejscu! Ale, ja. ale ostrzał, ziomek. Teraz tą potężną, legendarną bronią na króliki. No, okazało się, że broń na króliki też świetnie sprawdza się przy zabijaniu kanibali. Najlepiej. Kto mógł przypuścić? Co nie? Dobrze, mocna dobra. Dobra, weź tu rozpal ognisko. Jeden, dwa, tam chyba jeszcze dwóch jest, dobra. Tutaj jeszcze dawaj, dwóch tutaj. Się pala. Ciała tych durni. Czekaj, gdzie to było? Ognisko? Myk, idealnie. O nie, masz dwa patyki? Chyba będę miał. Ale poczekaj, bo dwie nogi zjedliśmy, to ja muszę znowu je ukroić. Dobrze. To ja już... Albo nie. Rozpalę. Myk. No. Pyk. Ach, dobra, dobrze. Wiesz co, to ja przyrządzę kolejne dwie nogi, bo znowu zgłodniałem. Dobrze, nie ma problemu. Ja w sumie też trochę głodny jestem. Przy okazji zrobię sobie już pancerz. Ale pięknie skwierczą, najlepiej. Ja pancerze nawet mam tak spoko. Ja też mam trochę nawet spoko, ale jak to się mówi, jak więcej, to zdrowo. To lepiej, najlepiej. To lepiej. Tutaj o, idealnie. No, bo teraz robię kościsty, co nie? Może już odruchowo chciałem zrobić save'a, a zapomniałem, że się nie da. No nie, nie można. Nie no, na pewno. Ty dobrodzieju, boisz się? Ja? Ja nigdy, ja nigdy się nie boję. Nie boisz się, to moje drugie imię. Ej, obiad już stygnie. O, dobrze, już biorę. No nie mogę, bo tu tyle tego klunkrów leży. Jak ja mam to wziąć? No, dawaj, o, dobrze. Dobra, mamy to. Cyk, i... Aha, dobrze. No i najedzony, napojony, zadowolony. Dobra. Chyba dobra, ty piaszu, idziemy dalej, co nie? Dobra, tutaj chyba tędy gdzieś.
Jakoś tak mi się dobra, wydaje. Dobra, spokojnie, ty weź, ja cię zaprowadzę, co nie? Dobrze, dobrze. Ja znam tę jaskinię jak własne kieszeń prawie. No, jak ty? A mówiłeś, że nigdy nie byłeś u Jessiki. O, ty! Z moją Jessiką za moimi plecami? Ładnie no, nie to byłem. Tak. O. No. No, no po prostu oglądam dużo programów przyrodniczych i kojarzę tam te miejsce. A no chyba, że tak, to szanuję. Discovery Channel to ja szanuję. Tu jest jakiś, co to jest? O, zobacz. Ej, namiot, możemy sobie chyba, no, możemy sobie grę zapisać elegancko. Idealnie, najlepiej. Tutaj, cyk. No i to niby ma być ten legendarny tunel, tu niby ma być ta legendarna Jessica Cross. Srox, a nie Crocs. Gówno Crocs. Nie, no tutaj no, na pewno niczego tu nie będzie. Ma, no. Dobra, tutaj. Jakie ładna architektura w ogóle, o pilary. No. Takie ty metalowe. Gdzie ty mnie prowadzisz, co nie? Najlepiej. O. Ej, zrazu obrazek. O, co to? Waldek nam krwawiący odbyt namalował. No. Najgorzej. Dobra, dobrodzieju, tu jest zagadka do rozwiązania. To zagadka? Jest zadanie tylko dla inteligentnej osoby. Dobra. Bo to trzeba rozpić, bo tu widzisz, co? Że to skomplikowane jest ten. No. Dobra, ja to rozwiążę. Dobrze. Akrakadabra. O! Uwaga. Pyk. Akrakadabra. Pyk. O! Ale jest scenka. O! No, widzisz? O kurde. No. No o to kurde. Nieźle. Czyli to jest ta cała stolica Jessica Cross. To musi być tutaj. Ale ładnie urządzone. Co jak co. No. Tak podejrzanie ładnie, co nie? Coś tutaj, ale pięknie, pięknie, pięknie. O, tutaj. Ej, dobrodzieju, w końcu znaleźliśmy wiertarkę. Ty, co to tam jest? Czerwona farba, najlepiej. Pomalujmy o, się. O, posmarujmy się, teraz to się przyda. Dobrze. Smaruj się czerwoną farbą. No ja już posmarowany, no. No. I wozimy. Dobra, chodź, pójdziemy dobra. Do tego ładnie wyglądającego kanału wentylacyjnego. Dobrze, najlepiej. Ja nie wiem, jakieś prace remontowe tutaj Jessica prowadzi. Chyba tak. Tędy? Chyba chodź, tak. Zobaczymy, co tutaj jest. Tutaj? Ej, znalazłem to tutaj znalazłeś? Jakieś te kości. Zegarek i znowu kości. Ale nic ale poza tym, jakieś bieda. Pierdoły. No, chodź na drugą stronę, pójdziemy. To jest tutaj? Myk! Nie ma nikogo. Nie musisz sobie palić tej zapalniczki. Jak to nie? Przecież no nie musisz. Będzie. Ej, tak. Czemu mnie wyprzedziłeś? Wracaj tu. Jak to tak? Ej, dobrodziej, mam pomysł, chodź tu w dół. Dobra, dawaj. My. Ej, tylko najgorzej, że my teraz nie wrócimy. O nie. Dobra, wyciągnę też karabin maszynowy, przepraszam. To Access Corporation Level 7. Aha, dobrze. Czyli mówisz, że to tutaj Jessica Cross mieszka? No, to musi być tutaj, o. No my tutaj mamy, o, zobacz. Jakieś obrazki są, dawaj. My. Ej, jakaś dziewczynka tu. Czyżby to była mega. Twoja Jessica Cross? To jest Megan. Bloody jest coś, muszę ci powiedzieć. Otóż no. Ja i Jessica mamy córkę. Nie! Nie, niemożliwe. Ej, znowu farba. Możemy się tu dwa razy posparować. Podwójną warstwę najlepiej. No, podwójną warstwę. Ty, tutaj jest. O teraz nie, jesteśmy nie. Tak. Ty tu na kuckach, dawaj. Myk. Myk, myk, myk. Ej, słyszę jakiś wodospad. Wodospad? Ej, dobrodziej, zaczekaj, gdzie ty tam polecłeś? No tutaj idę. O, ty zobacz. O kurde. Jakie tutaj... Co to zabawka, jest? Zabawka, ale taka inna niż Waldkowi żeśmy no, kupili. No, Mickey Tay Slice. Ja cię kręcę, kto tu mieszkał? Ja nie wiem. Czyżby Waldek tutaj sobie przypomieszkiwał obóz no, jeden? No, zobacz, nawet jego miseczka do płatków no, siadaniowych jest. Dokładnie. I nawet to jest przeterminowane mleko i majonez w mleku. I jego leki znaczy... psychotropowe. Dokładnie. Wszystko się zgadza. I no jak sikał tutaj w kącie. No nie, no co za Waldek. Co no. On, gdzie on tutaj ej, to wlas? Czyli musimy być bardzo blisko naszego Waldka. Na ale pewno. Się ucieszę, jak przyniesie mu no. Zabawkę, co nie? Kurde, on na pewno tak tęsknił, że aż w kanałach zaczął mieszkać, czy nie wiem, wentylacji, czy co to jest. No. O, Lina, dawaj. Ale, no, ale się tak ucieszy, jak zobaczy kiedy tą zabawkę, jaką mu przynieśliśmy. Najlepiej. No po prostu się zesra z radości. No, dosłownie. Waldek tak ma, że jak się super cieszy, to po prostu od razu mu zwieracz puszcza. Ej, dobrodzieju, te miejsce wygląda podejrzanie normalnie. No. Nareszcie bufet, jedzenie, dobrodzieju, zobacz kąt. O ja, wyglądy. Zobacz, ty, rzeczywiście. Ej, patrz, jest ekspres nawet. O, kawuś, można wypić. A co tutaj pisze? Nie mam pojęcia. Ja też nie mam o, pojęcia. O, zobacz, ej. Kupisz sobie myk.
Ja też chcę kupić. O ja! O, patrz, napój! A tu? Dalej kupujemy jeszcze, po to zbieraliśmy właśnie te wszystkie batony, dolary. Elegancko! Achievement Unlock Big Spender, dostałeś? No ja też dostałem Big Spender. O, bardzo dobrze. Ej, po to zbieraliśmy te wszystkie dolary, teraz możemy tutaj... Szaleć, szaleć! Najlepiej. No. Dobra, tutaj, tu nic nie widzę. Ja więcej batonów sobie wezmę. Biorę. Batony! Najlepiej! Batony! Poczekaj, dobrodziej, zaczekaj chwilę, ja tu jestem teraz zajęty jedzeniem. Ej, zaraz! Czy to miejsce ci kogoś nie przypomina? Zaraz do tego wrócimy. Otwórz sobie, gościu, kasetę Lunch with Megan. Na tym videokorderze. Zaraz takim. Zobaczymy. Ja dobra, tutaj, już to oglądam. Myk. No pewnie, że to tu. Obok tej Google Expressów kawy. No. Faktycznie to miejsce, pamiętam. No idealnie. Jakiś ziomek zasłonił ręką. Tak, tak, tak. Ej! Jest, nie wiem, to jest Jessica chyba, co nie? A w sumie to nie wiem, bo dużo pije. Możliwe, że to Megan, a możliwe, że to Jessica. Ale patrz, ile jedzenia. Nie do jedzenia, zobacz, jedzenie to moje alkohol, ulubione. Pieniądze, no. Biorę. Tutaj jeszcze jedne można sobie kupić. O, co można sobie kupić? Poczekaj chwilę. Ja jestem teraz zajęty ten. Nareszcie! Możemy tu zamieszkać w sumie, tu jest tyle jedzenia, że starczy na miesiąc. No idealnie, o tego, no. Nie da się przejść. Hop! Ej, dobrodzieju! Co? Chodź, bo tu nie do jedzenia jedzenie jest! O, dawaj, 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 jeszcze więcej? Bo ja w sumie coś bym zjadł. O, nie, no tu alkohol sam jest, tutaj nic nie ma. Tutaj, tutaj, patrz, tu jest nie do jedzenia jedzenie, tutaj. O, tutaj taki kotlecik. Zjedz sobie kotlecika, co nie? Najlepiej, dobrze, dobrze. Zimny schabowy? Mój ulubiony. No. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Poczekaj chwilę, ja muszę cię chyba minimalnie podgłośnić. Younger Skin Through Innovation Sahara Therapeutics. Czyli on to, a no tak, Sahara, ta słynna firma odmładzająca ludzi. O, dystrybutor wody. No. Ty się napije. Ty. Chyba ten, tej. Coś czuję, że Waldek szedł tędy. Gówno, ej, chodź, zobacz, tutaj ktoś prowadził eksperymenty na mrówkach. Jak? To znaczy, ty. No, zobacz. A, no tak, to tutaj Rezi miał swoją w tą farmę mrówek, no tak, no od tak. Od razu widać, nie, albo stąd ukradł po prostu. No. Ej, dobrodziej, chodź, usiądź ze mną na kanapie. Dobra. Ale miło, co nie? No. O, jak miło, ja się kręcę, jestem taki podjarany tym miejscem. No, ale, ładnie, najpiękniejsze miejsce wygląda ever. No nie? No. Kurde. Do co dobrodzieju? Ja coś czuję, że Waldek tam jest, śmielutko. Naprawdę? Myślisz, na że Waldek pewno poszedł? Znam przecież Waldka. Dobrodzieju! Ten pewnie midpoint. Myślisz, że to zaraz będzie koniec gry. Nic bardziej milnego. To dopiero początek. W tym laboratorium spędzimy kolejne 50 lat. Kupując batony i orężady. Czekaj, zaraz, zaraz. Niech to spojrzę. Aha! Mam przy sobie 4907 monet. Musimy je wydać zanim pójdziemy dalej. Koniecznie. Tak więc dobrodzieju, nie nastawiaj się, że to już koniec gry. Nie ma żadnego końca, o czym ty dokładnie mówisz. Dokładnie, to dopiero początek. Koniec gry, myślisz, a skąd to wiesz? Może tutaj dopiero się gra zaczyna, a to był dopiero przedsmak. Dokładnie, to dopiero prolog jest. My tutaj jeszcze prologu nawet nie przeszliśmy. No, co? No. Tutaj, no, niech tylko dorwiemy tego Walka, to będziemy zamieszkamy z nim i założymy rodzinę. Wybudujemy jeszcze Cross, większą bolę. A z Jessica Cross to ja przyłożę jej zamiast ją przywitać. O, myk. No, nie będzie mi tutaj wyrywać faceta. O, tutaj? W długoletnim małżeństwie. Z długoletniego małżeństwa. Tutaj... Co, że niby nie ma facetów na wyspie? Ej, patrz, jaki fajny magazyn. No właśnie widzę. Ethical Scientist, Ancient Artifacts, Can This Device... Coś tam, coś ej, tam. Patrz, znalazłem jakiś ten słoik tego pigosu. O, najlepiej, fasolka po brytońsku, Waldek ją uwielbia. To weź ją ze sobą. Kurde, tutaj lawyer. Ale tu klimatycznie when I jest, grow nie? up, I want to be a lawyer, dobrze. No, little kittens, piękne. Ej, kurde. Słyszałem jakieś dziwne odgłosy, słyszałeś to? Nie. A nie, wydawało mi się. O, lalka Barbie, o, zobacz. O, faktycznie ta najnowsza edycja. No, najlepsza. Dżungla. Dżungla. Safari. Safari. Ej, słyszę dziwne odgłosy. Słyszysz to? Jakie dziwne odgłosy? Ty chyba ktoś jest. Ej, patrz, dzieciaczki się tu bawią. Kurde, wlecił, jak to mięso. Dawaj mnie tutaj. Tutaj jeszcze. O! Nie ma czegoś takiego. Ja cię kręcę.
No. Ej, ale te dzieci, mi się wydaje, że te... Masz... Już wiem, co te malutkie płody. Ej, czemu? Ej, no zepsułeś wystawę! No ty nic poniu, taka ładna wystawa była. Lalki Barbie tutaj były. No tak, one jakiś rytuał odprawiały, no, tutaj. Kurde. Ej, ale wiesz co, mi się wydaje, że te płody tak naprawdę to małe dzieci kiedyś były. Tylko już nie są po prostu. Myślisz? Ej, co to tam jest? Co tam z tyłu jest? Pokaż. Nie wiem. Korytarz. Ej, zobacz jak, ej, tutaj zobacz jak tu pięknie jest. Zobacz, blady, jestem po drugiej stronie. O! Kurde, jak na wystawie. No, niezła magia, co nie? Dobra. To nie? Dobra, co to? To miejsce wygląda klimatycznie. No, bardzo tu klimatycznie. Chodzi. Ej, jaki wielki krabąż, chodź zobacz. Oj. O kurde, o kurde. Jakiś potwór mnie goni. O nie, dawaj go. Uciekajmy. Gdzie tutaj? Gdzieś ty go miał? Trzeba go zastrzelić! Wyciągaj karabin maszynowy! U! Dawaj tutaj! Dawaj, wiem, że był! Dawaj mnie pistolet, zaraz! Myy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 
No, chyba użyłeś tej amunicji przeciwmutantowej. Dlatego, że celowałem prosto w dupę. A wszyscy wiedzą, że strzał prosto w dupę zabije każdego twardziela. Nawet mutanta. Walczysz z mutantem, strzel mu w odbyt. Zabije go to naraz. Ej, tutaj jest kolejny, ale chyba... A nie, nie może. Ten to chyba jakaś atrapa. O, jakiś ale się przestraszyłem. Dobrze mieliśmy... Ty, zobacz! Teściowa! Deteściowa. O kurde, deteściowa. Ej, patrz, jak oko ma i patrzy się na nas. No. Ej, naprawdę się patrzy na nas. On ma tu wiele oczu, w sumie. Jakie paskudne. To jest takie creepy trochę, co nie? No, tak trochę. Ale patrz, jaką łapę ma. Ej, nie strzelaj we mnie, oszczędzaj amunicję na de potwora. Dobrze. De Jessica. De Jessica też można pokonać, tylko strzelając w odbyt. No. Tak. Jessica uwielbia. Teraz nie będzie jej tak o, miło. O, tutaj ty. Jak... Property of Megan. To niezłe kredki pastelowe. No, tak. Ciekawe. Ty. Bardzo ciekawe. Chcesz muzykę? Dobra, gdzie ty mnie prowadzisz? Chcesz muzykę? Ej, słyszysz coś? Muzyka taka, nie? No. Jakby ktoś jakieś radyjko odpalił. O, co to? Kolejny obrazek. Obrazki? By Megan Cross. O, czyli Jessica. No nie, dobrodzieju. Teraz to już za wiele. Ja jeszcze rozumiem, że możesz mnie zdradzać, ale żeby dziecko zrobić sobie z Jessicą, tego już to już jest przesada. Doskonale. To jest... Film. Doskonale. Film. Longevity Medicine Trujarius Project. O! O, to jest Virginia. Wieloręki Marcin. Virginia przecież to jest wieloręki Marcin. A tutaj wieloręki Krzysiek. Zbigniew, albo Krzysiek. No, to niezłe. Tutaj. O, a tu jakieś kreski są ładne. No, o, chemia. Uwielbiam. Chemia. O, patrz, jakiś skacznik wzrostu. Tutaj drzwi o, rusza się. Earnings report, very nice. Very o, koniec nice. Tego. Ej, dobra, jak dorwę tą Jessicę, ja nie wiem po prostu. To chyba teraz będziemy mieli Jessicę z... Ej. Dobrze, to się otwiera w jedną stronę tylko. No, trochę by był przypał. O, woda. O, woda. Najlepiej. Ej, tu w ogóle chyba kilka osiągnięć było takich do zrobienia. Poczekaj, ja muszę sprawdzić no, to. Zaczekaj chwilę, ty piaszu. Sprawdź, żeby później nie było. O, niestety, nie pokazuje mi. Jak to? No nie. Dobra, odblokujemy wszystkie. Ej, tu jakiś obrazek jest, zobacz. The periodic tutaj elements. Co tutaj na tym obrazku? Co to jest? Pradawny dildos. Chyba bardzo pradawny. Typiarzu. No wygląda całkiem miło te laboratorium. No, całkiem, fajne, całkiem, co nie? Całkiem ładnie, całkiem ładnie. Tutaj. Okej, okay, tu chyba. No chyba tutaj musimy iść. No co, chyba nie? Dalej, no. Ej, patrz, jak roślinki tu są. I patrz znowu za zestaw bigosu na całe życie. Ty jak dużo. Elegancko. No. Jak my tu będziemy żyć wiecznie. Ej, nigdy poczekaj. Nie będziemy głodni. Dzisiaj jest piątek. O, racja. Przepraszam, no tak bym zapomniał. Zasada, bracie, akwalung to rzecz święta. Dokładnie. A, przycupnę tu sobie, co mi tam. A. Ej, patrz, za jakiś kolejny obrazek znalazłem. Co tam znalazłeś? Nie wiem, jakieś głupoty. Czekaj, niech no rzucę okiem. Co ty tutaj masz? O, ekspres tutaj. Do kawy, jak miło.
O, dobrze. Hi, mad your employment, Sahara, therapeutic is terminated. Nic mnie to nie obchodzi. Co tam napisali, bo ja nie potrafię takiego języka. Tam, że straciłeś robotę, jeśli masz na imię Marcin. O nie! Tak było, poważnie ci mówię. Mikrofalówki tutaj. Ej, tu coś leci chyba, HDMI jakieś jest. Daj, puszczaj to, puścimy. Dawaj, sobie tą no. Seans jakiś. Ej, mogliby tu jakieś filmy, ej, patrz do tego gnoja. Ej, dobra, nie potrafię tego otworzyć, luz. O nie, o kurde! Kurde, zamknęły mi się, kiedy chciałem strzelić. Dawaj. Czemu to się nie otwiera? O, ty! Czekaj. Jakiś popsuty jest. Oj, jak dostał! Ole, dostał. Najgorzej. Typiasz jeden. Kurde. Ej, tutaj jest taka zabaweczka. Nie mogę tego ruszyć. No, ej, a szkoda, bo Waldek by się ucieszył z drugiej zabawki. No. Waldek to lubi. Więcej bigosu. Dobra, chyba nic tu ten. Wezmę tego człowieka, może się przydać. Nigdy nie wiadomo. Może tutaj? Ej, zobacz, tam jest jakiś lewitujący doktor. O, ja? Z nim. No. Ty. Ej, to jest chyba jakiś znany doktor, chodź, pogadajmy z nim. Ty, no może nam jest... opowie coś z grany, jak się nam dostać tylko. Doktor Nowak, kurde, chyba się... Nowak Kowalski, normalnie no. Znany terapeuta. Tylko się chyba tam zablokował z jakiegoś powodu, no trudno. Chyba nie da się tu. Dobra, wejść. Chodź, dobrodziej, zobaczymy. O, tu jakaś krewę jest, chodź, zobaczymy. O, tu jest dalej. Ej, a ognisko rozpalamy, bo nie wiem. No ja już nie mam patyków, ej, pody tam są chyba. Dobra, to będę nosić tego Waldka do końca życia. Ej, no nie trafiłem w to. Kurde, najgorzej, bo polecam zaraz te płody. Ojej, dawaj mi tu siekierę. Ale się rzucają. Ja nie mogę trafić w ty. Z pistoletu. Dawaj, jest siekierą, a nie. Umieraj od mojego mocy, kłodzie. Dobrze. O, jakie no. Tutaj... Uważaj, jeszcze jeden jest. Gdzie? O, tutaj rzeczywiście. Tutaj. Myk! No, ale akurat się rzucił, co nie? O, jakieś szmaty, tutaj... no nie co wiem, to jest? Jakieś orzeszki na monitorach. Dobra. Orzechy włoskie chyba, co o, nie? Alkohol biorę. To ja lubię. No w końcu znalazłeś coś przydatnego do dobrodzieju. Tu nic nie ma. Co nie? Wszystko trzeba przeszukać. Nigdy nie wiadomo jakie. O, leki! Ty, potrzebne są ci leki? Nie. Są jakieś leki właśnie. Albo. Ej, dobrodzieju, wydaje mi się, że chyba będziemy musieli kończyć odcinek tym akcentem. Co sądzisz? Myślisz? 32 minuty. Idealnie! Idealnie! Elo, elo! Czołem!